Konstytucję polską. No dobrze, możemy powiedzieć, że pewną konstytucją był statut organiczny, który poprzednio prawda, wspomniałem. No istnieją w dalszym ciągu trzech zaborców na terenie Polski rządzi. No i możemy wspomnieć powstanie listopadowe, był upadek powstania listopadowego i nastąpiło następne powstanie styczniowe i utworzono rząd narodowy i mi się wydaje, że można, jeżeli ten rząd narodowy w czasie powstania funkcjonował na jakichś podstawach przepisów prawnych, to możemy powiedzieć, że była taka mała konstytucja, która formowała rząd narodowy, prawda, podczas powstania styczniowego, bo to był rząd narodowy, trzeba traktować jako władzę powstańczą, nie? Czyli według jakichś zasad prawnych to musiało funkcjonować, nie? To? Mówię o powstaniu styczniowym. Tak. Bo ja pojęcie, bo później wyjaśnię, czym jest konstytucja. Prawda, więc jest jakieś przepisy prawne, na podstawie których funkcjonował rząd narodowy, prawda, później upadek powstania styczniowego, no i dalej są Polska jest pod zaborami. W 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość, ale struktury państwa polskiego powstają już przed odzyskaniem niepodległości, bo te struktury na terenie Polski, to znaczy kongresówki, powołali niemieckie władze okupacyjne podczas I wojny światowej. Pierw powstała Rada Stanu i funkcjonowała na zasadzie jakichś tam przepisów prawnych i potem powstała Rada Regencyjna i to ona funkcjonowała na jakichś podstawach przepisów prawnych. I te przepisy prawne dotyczące funkcjonowania władz naczelnych, to możemy, to jest konstytucja, bo trzeba powiedzieć, czym jest konstytucja potem, nie? Więc ja potem wymienię tak, że Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Piłsudskiemu, który powrócił z więzienia, był więziony przez Niemców w wyniku tak zwanego kryzysu przysięgowego. I Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada i ponieważ na terenie Warszawy zaczęły się zamieszki i próbowano robić rewolucje lewicowo-komunistyczno-socjalistyczne, więc Rada Regencyjna powierzyła władzę wojskową Piłsudskiemu, prawda? Ale jeszcze ta Rada Regencyjna funkcjonowała już niezależnie, prawda, od okupacyjnych władz niemieckich. 14 listopada ta Rada Regencyjna się rozwiązuje i powstaje tak i wtedy jest Piłsudski zostaje dyktatorem, prawda, bo ci rezygnują z władzy, więc powstaje tak jak gdyby takie bezkrólewie, prawda. I następuje pierwsza konstytucja spisaną na jedną stronę, to 22 listopada 18 roku i na podstawie tego dekretu konstytucyjnego Piłsudski zostaje oficjalnie mianowany tymczasowym naczelnikiem państwa polskiego. Czyli to jest pierwsza konstytucja w 18 roku. Potem jest zwołany, prawda, premierem rządu zostaje Moraczewski, jak jest naczelnikiem państwa polskiego. Niemniej przedtem też byli premierzy rządu mianowani przez Radę Regencyjną, bo Rada Regencyjna już funkcjonowała od 16 roku, więc tam były gabinety podległe Rady Regencyjnej, a właśnie rząd Moraczewskiego został powołany, prawda, przez naczelnika Józefa Piłsudskiego i oni, żeby robić jakiś porządek w państwie polskim, no to trzeba było robić wybory na terenach wyzwolonych, żeby powstał jakaś władza ustawodawcza, nie? I jest powołany Sejm Ustawodawczy na początku roku
18, prawda, i ten Sejm Ustawodawczy funkcjonuje 3 lata, 19, 20, 21 rok, to jest Sejm Ustawodawczy i podczas tego Sejmu Ustawodawczego w 19 roku jest uchwalona mała konstytucja, to chyba, o ile się pamięta, 20 listopada 19 roku jest ustanowiona mała konstytucja, według której już Piłsudski nie ma samodzielnej władzy. Piłsudski w tej chwili jest w dalszym ciągu, ma pełni funkcję nie tymczasowe, ale naczelnika państwa polskiego, a władza ustawodawcza jest przekazana pod Sejm. Jeśli chodzi o utworzenie Sejmu, rządu, to musiało nastąpić porozumienie pomiędzy tym Sejmem a naczelnikiem państwa polskiego. I tu powstawały konflikty wynikające z tego, że większość w tym Sejmie byli narodowa demokracja, która była, byli przeciwnikami politycznymi Piłsudskiego i tu powstawały konflikty na temat powołania rządów. No takim przykrym konfliktem jest, że Sejm widział w pewnym momencie na premiera Wojciecha Korfantemu, czemu prawda się Piłsudski sprzeciwił, no i był przez Piłsudskiego, Piłsudski na pewno silna osobowość prawie, został powołany rząd pod kierownictwem, nie pamiętam kto wtedy był tym premierem, ale to łatwo sprawdzić, nie? Taki stan funkcjonował do uchwalenia konstytucji 17 marca 2021 roku. I ta, czyli marcowej to ta konstytucja marcowa i ta konstytucja marcowa pełnię władzy przekazała władzy ustawodawczej. Według tej konstytucji marcowej już tam nie było pojęcia naczelnika państwa polskiego, tylko wprowadzono urząd prezydencki, ale przewidywano, że tym prezydentem ma być Piłsudski, więc oni tak ustanowili ten urząd prezydencki, że według tych przepisów konstytucyjnych ten prezydent był kompletnym figurantem, prawda? Prawda, nie miał żadnej władzy, władza spoczywała, prawda, w ręku Sejmu, parlamentu, prawda? Władza wykonawcza miała bardzo słabe uprawnienia. Konstytucja z 21 roku była wzorowana na konstytucji francuskiej III Republiki, konstytucji III Republiki Francuskiej, nie? A ponieważ w Polsce było w Sejmie masę różnych ugrupowań, i trudno było powołać stabilną władzę wykonawczą. Władzę wykonawczą. Co 5 minut się w zasadzie te rządy zmieniały, czyli nastąpiła destabilizacja władzy, a na to tylko patrzyli nasi sąsiedzi, to znaczy się Niemcy i Rosja bolszewicka, prawda? No już było zagrożenie państwa polskiego, bo tu trzeba zwrócić uwagę na układy lokarneńskie i na układ w Rapallo, czyli układy w Rapallo pomiędzy Republiką Niemiecką, Republiką Weimarską i Sowietami. Już zaczęła się współpraca pomiędzy... Stanisław Michalkiewicz o tych układach w Rapallo. Tak, więc już to było groźne dla Polski i później były układy lokarneńskie. Czyli natychmiast po odzyskaniu niepodległości tak naprawdę zaczęli spiskować przeciwko Polsce. No i przeciwnicy zaczęli, prawda, już tu